trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie na targach ISE 2020. Nazywam się Michał Zelman i jestem właścicielem firmy AVI Media, wyłącznego dystrybutora na rynku polskim marki Das Audio, na której to właśnie stoisku gościmy. Jest ze mną dyrektor sprzedaży na rynek EMEA, czyli Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki, Ignacio Julia, i powie on również kilka słów na temat marki oraz nowego systemu, który tutaj mamy, systemu EVENT 26A. Jinder Beren, hello. Just a few words to say that thanks to Michał Zelman, who is the visible head of AVI Media, we're just about to come and show and showcase and demonstrate our new system, EVENT 26. EVENT 26 is just the new member of the Event Series family, which is already also a big success in Poland. In order for you to know more about this system, we are planning to run a seminar normally taking place in April, where we welcome you all to come and enjoy this system. This system has a lot of possibilities for using either in outdoor purposes, like a concert, or in indoor, like in cultural houses. And as you can see in here, the system is hanging, though it can also be used as a stack, okay, on the subwoofers, and also it can be used for conference purposes when you use just two pieces and they are mounted on a pole mount. Again, this is just the new member of our successful series, Event Series. So once again, we are waiting for you all in April in Poland. Thanks a lot. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Ignacio. To ja troszeczkę po polsku jeszcze opowiem o tym nowym członku rodziny Event firmy Das Audio. Jest to całkowicie nowy produkt, który miał swoją premierę na targach NAMM w tym roku, a europejską premierę ma właśnie teraz podczas targów ISE. Jest to pełnoprawny system liniowy, natomiast to, co go wyróżnia, to to, że jest to chyba jeden z najlżejszych systemów dostępnych na rynku, ponieważ pojedyncza top waży zaledwie 16,5 kg. Mamy pełną regulację kątów pomiędzy poszczególnymi głośnikami od 0 do 10 stopni, jak również, co też jest dużym wyróżnieniem pośród innych systemów tego typu, to to, że mamy wbudowany pełny procesing DSP, i przede wszystkim filtry FIR, które powodują, iż system jest bardzo wyrównany fazowo. Same zestawy głośnikowe zbudowane są z obudowy polipropylenowej, natomiast posiadają dwa przetworniki 6,5-calowe oraz driver do wysokich częstotliwości. System może współpracować z widocznymi tutaj zestawami niskoczęstotliwościowymi, które mogą być podwieszone, jak również z dostępnymi dotychczas na rynku zestawami niskoczęstotliwościowymi z dostępnych dotychczas serii EVENT 208, 210, 212. Pokrycie horyzontalne to 100 stopni, natomiast maksymalne pokrycie pojedynczego topu wertykalne wynosi 10 stopni. System jest w zasadzie systemem działającym na zasadzie plug and play, ponieważ mamy tutaj, jak wspomniałem wcześniej, wbudowany processing DSP, dzięki czemu w bardzo szybki sposób po podwieszeniu systemu za pomocą przełączanych go menu z tyłu głośnika możemy ustawić zarówno opóźnienia, jak i ilość głośników, która znajduje się w danym gronie, dzięki czemu możemy w bardzo szybki sposób ten system zestroić. Co jest również istotne, to system ten może nie tylko być obsługiwany jako system wieszany, ale do jakichś małych konferencji w środku możemy go użyć również, wykorzystując same topy i stawiając je na statywie po prostu. Wówczas możemy po prostu grać na wprost, dzięki czemu do jakichś małych hotelowych eventów doskonale się ten system nadaje. Ja z tego miejsca chciałbym również Państwa wszystkich serdecznie zaprosić na testy, ponieważ w kwietniu, dokładnie jeszcze daty nie znamy, ale prawdopodobnie będzie to między 14 a 17 kwietnia, będziemy gdzieś pod Warszawą organizować seminarium, gdzie i tego systemu, i pozostałych systemów serii EVENT będzie można posłuchać, a także zobaczyć pozostałe produkty z szerokiej bardzo tak naprawdę gamy producenta, jakim jest Das Audio. Bardzo dziękuję i zapraszam do współpracy.